Budynek przy ulicy Waryńskiego, w którym kiedyś mieściła się przychodnia i od kilku lat stał niezagospodarowany, we wrześniu 2020 roku przeszedł w posiadanie Stowarzyszenia Fenix. Jak informowała wówczas Ewa Giza, Stowarzyszenie zamierzało pozyskać środki zewnętrzne na remont i stworzyć tu powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. I w końcu po blisko trzech latach budynek doczekał się gruntownego remontu. Wnętrze budynku zmieniło się nie do poznania. W tym czasie odbyło się wiele spotkań z fachowcami, budowlańcami czy architektami, aby móc sporządzić stosowną dokumentację, a to było niestety bardzo czasochłonne. Ale w końcu remont się zakończył, a dzisiaj odbyło się oficjalne otwarcie. Naszym sukcesem jest to, że mamy wszystkie samorządy po swojej stronie, mówiła Ewa Giza. Wszystkie samorządy współpracują, i miejski, i powiatowy, i gminne i w tej koordynacji, w tej konsolidacji jest siła i dlatego możemy takie rzeczy robić, co kiedyś to nam się by w głowie nie nie przyśniło, żeby wreszcie mieć tą po 20, w tym roku 24 lata, jak jest Stowarzyszenie Feniks działa i się rozwija, więc myślę, że to jest też taka optymistyczna sprawa, że wraz z wiekiem jesteśmy rozwojowi, dynamiczniejsi, poszerzamy swoje obszary działalności, pozyskujemy nowych członków i mierzymy się, Naprawdę z trudnymi rzeczami, ale dzięki temu właśnie, że my jesteśmy razem, że zawsze mogę na was liczyć, to, to się udaje. Teraz w budynku Przywarańskiego znajduje się między innymi środowiskowe centrum zdrowia psychicznego w ramach projektu Unijnego Pro, gdzie stowarzyszenie świadczy usługi psychiatryczne, psychologiczne, terapie par oraz usługi środowiskowe dla dorosłych oraz dzieci. Jest to projekt, który będzie trwał do końca tego roku. I cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Także jeszcze są tutaj konsultacje prawne. Także jak wczoraj była pani z Warszawy, bo może być taka pani z Warszawy, z sanatorium gdzieś tu nas wynalazła, i, i przyszła po prostu w ciągu kilku dni miała już wizytę u mnie i powiedziała, że w Warszawie w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego czeka się pół roku na, na, na spotkanie z psychiatrą. I cały miała taką minę, że, że tutaj jest tak dobrze, to po prostu tak to jest, że dostępność lekarza-psychiatry w koło brzegu jest po prostu bardzo szybka. Bo jeśli się nie da, to jest trochę gabinetów, ale jeśli się na, ja mówię za darmo, u nas, no to czy na Izbie Przyjęć, czy w Poradni Zdrowia Psychicznego. Ta dostępność jest dużo większa niż gdziekolwiek indziej. Działa tu teraz także funkcjonujący od 2006 roku powiatowy ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ale ten, ta, ta ci pacjenci 37 osób w Trzyniku jest 23 osoby, cały czas ze sobą współpracują i w różnych projektach i odwiedzają się, bo z kolei. W trzyniku jest park, jest miejsce, jest atmosfera taka do spędzania czasu, więc pacjenci mają takie aktywności, bo wiecie państwo, że działania powiatowego ośrodka wsparcia to jest głównie taka rehabilitacja psychiatryczna. Inna niż w oddziale dziennym, ale taka już bliżej aktywizacji zawodowej. I nasi pacjenci w ramach y, są to osoby z ustalonym stopniem niepełnosprawności, ale też są goście, którzy wymagają y, też takiej naszej, y, tych naszych oddziaływań. <grym> więc, y, jak liczyliśmy, to y, y, nasi pacjenci chorujący psychicznie, w bardzo dużym procencie, to jest 30-40%, są aktywne zawodowo. Przekazanie tego budynku na rzecz Stowarzyszenia Feniks jest bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców Powiatu Brzeskiego. To tu pomoc będą mogły także uzyskać dzieci i młodzież. W październiku, w ramach regionalnego projektu, przymierzamy się do Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Jest to absolutnie potrzebne, absolutnie niezbędne. Na wzór ten, to środowiskowe centrum będzie na wzór reformy dzieci i młodzieży, czyli pierwszego poziomu referencyjności, który, który funkcjonuje w kraju, bo wiecie, że jest trzystopniowa reforma, a ten pierwszy poziom jest bez lekarza. My tu będziemy mieć lekarza, więc możemy mówić o, o między pierwszym a drugim poziomem, ale bezwzględnie chcemy wejść też do szkół. Bezwzględnie już współpracujemy w ramach dwóch projektów z miastem gminą Kołobrzeg w tym roku. Współpracujemy zarówno z iPro i w ramach tych projektów, z młodzieżą, z nauczycielami, z rodzicami. Potrzeby są olbrzymie. Ale jakie są jeszcze potrzeby? Bo są potrzeby pomagania pedagogom. Psychologom w szkołach. Ale Stowarzyszenie Feniks ma o wiele więcej planów, jeśli chodzi o działania w zakresie zdrowia psychicznego. Mamy plany mocno udzielać się w profilaktyce, w promocji, robić lokalną politykę psychiatryczną z państwem, bo Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, jakby obliguje do powstawania powiatowych rad zdrowia psychicznego i powiatowych. Powiatowej polityki zdrowia psychicznego, i my tutaj bardzo mocno się angażujemy w to, optujemy za tym i będziemy aktywnie z Państwem współpracować, żeby stworzyć taką skoordynowaną opiekę, żeby działania i oddziaływania one mia sens będą mieć wtedy, kiedy. Będą częścią jakiejś całości. Tutaj w ramach tego proteż będziemy robić szkołę zdrowia psychicznego dla ludzi, dla ludzi, dla ludzi spoza psychiatrii, dla mieszkańców, dla osób. Bo wiecie państwo, no w tej chwili bardzo dużo osób jest zaciekawionych zdrowiem psychicznym, młodzież także. Problemy są zupełnie inne niż ileś lat temu, bo bo, bo i nowe technologie i nowe kanały informacyjne i olbrzymia samotność w te, i w sieci i, i w domach po covidowe zaburzenia, no tego jest tak strasznie dużo, że naprawdę specjalistów jakby było naściąganych, Bóg wie ile to każdy znajdzie dla siebie miejsce. Stowarzyszenie planuje również realizację rządowego projektu dla seniorów powiatu kołobrzyskiego. Wszelkie informacje dotyczące usług świadczonych w nowej siedzibie Stowarzyszenia Feniks można uzyskać w budynku przy ulicy Waryńskiego 8 lub na stronie internetowej feniks.kolobrzeg.pl.